Dzień dobry. Dzisiaj 6 grudzień, Mikołajki, dzień otrzymywania i otwierania prezentów. Ja dzisiaj postanowiłem otworzyć coś, co nie było otwierane od ponad 20 lat. Zapraszam. Mowa oczywiście o apteczce, która prawdopodobnie ostatnim razem mogła być otwierana w 1999 roku, a może nawet całkiem wcześniej. Wygląda tak z zewnątrz. Generalnie wygląda całkiem nieźle, poza tutaj tym miejscem i brudem, czy to jakiegoś błota, smaru, czegoś takiego. Zaraz przyjrzymy się bliżej. Od frontalnej strony wygląda całkiem nieźle, poza tak jak mówiłem tutaj brudem. Z tych stron jest całkiem nieźle. Od spodu też. No i tutaj mamy coś. Coś było przygniecione i jest brudne. No dobrze. Uwaga, uwaga. O, co my tam zastaniemy? Ok. Wygląda na to, że przede wszystkim jest kompletna. Pierwsza sprawa, tutaj jakieś dokumenty. Szkoda, że nie znam niemieckiego. Jakiś dziwny rysunek, kto wie co to jest. Nie chcę tego rozerwać. A to wygląda na jakąś instrukcję pierwszej pomocy. Nie będę tego dalej ruszał, ponieważ nie chcę tego zepsuć. Tutaj mamy ewidentnie jakąś tabelkę z tym, co powinno się znajdować w tej apteczce. I spróbujmy to wyciągnąć. Takie mam wrażenie, że troszkę jest tutaj jakiejś wilgoci. Tutaj nie wiem, czy widać dobrze, ale trochę wody jest. Odsuńmy to na bok. No i co? Tutaj to jest całkiem mokre. Sporo różnych środków opatrunkowych. Mamy nóżyczki. Chyba nawet by można było nimi coś podziałać. Tutaj jakieś środki opatrunkowe. Tutaj kolejne. Ciekawe co to za pudełeczko. Jest mocno zawilgocone. O, nawet ciężko je otworzyć. O. Także tutaj mamy oryginalne niemieckie agrafki. Z pięknym rysunkiem. Co dalej? Dalej wygląda, że to są taka taśma z opatrunkami. Kreda. Tak to wygląda kreda. Ale po co ona jest? Nie mam pojęcia. Może oznaczenie, gdzie leżała ofiara. Nie wiem. No i tu są opatrunki, nie chcę tego rozbierać. No i jeszcze taśma. Elastyczna. No, nawet trochę. A nawet nie była używana. Także ktoś, kto jeździł tym samochodem, nie miał potrzeby używania tej apteczki. No może i lepiej. Także tak to wygląda. Poza apteczką mam jeszcze coś fajnego do pokazania, ale to już następnym razem. Do zobaczenia. Cześć.